Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bardzo prostą surówkę. Jest to surówka z marchewki i z jabłka. Do jej przygotowania potrzebujemy 400 g marchewki, do tego 2 jabłka, sok z cytryny około 1,5 łyżki stołowej, cukier, śmietana 18 kwaśna około 150 ml, sól i pieprz. Na początek zajmiemy się najtrudniejszą częścią przy zrobieniu tej surówki, mianowicie starkujemy marchewkę i jabłko na drobnym oczku na tarce. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Najtrudniejszą część mamy już za sobą, mamy to wszystko starkowane. Tak więc przystępujemy do kolejnego etapu. Musimy połączyć te wszystkie składniki. Sól do smaku. Nie podaję proporcji soli, każdy wie, jak mocno słone lubi. Do tego z 1,5 łyżki cukru, sok z cytryny i śmietana. Jak sami widzicie, nic trudnego przy robieniu tej surówki nie ma. Oprócz oczywiście tego tarkowania. Musimy teraz to wszystko wymieszać, połączyć. Na sam koniec, gdy mamy już wszystko wymieszane, warto spróbować, czy czasem nie trzeba dosolić. Surówka idealna. Bardzo szybka w wykonaniu surówka, bardzo smaczna, orzeźwiająca. Idealnie sprawdzi się do każdego obiadu jako dodatek. Wypróbujcie przepis, dajcie jakiś komentarz. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.